No cześć! Witaj w pierwszym odcinku mojego vloga, a raczej radofotovloga. Postanowiłem się w końcu zrobić ten odcinek pierwszy, ponieważ uważam, że są trzy takie tematy, takie rzeczy, dla której warto to zrobić. Uważam, że różnorodność zleceń, które wykonuję, tak duża, że naprawdę może zainteresować, bo bywam w różnych miejscach z aparatem. Wydaje mi się, że są to tematy, które czasami nawet warto by pokazać. Druga rzecz to taka, że kurde, mam każdy niezbędny sprzęt do tego, żeby takiego fotovloga zrobić. Gorzej z czasem, bo praca w kopalni niestety nie ułatwia. Trzecia sprawa, dla którego warto takiego fotovloga zrobić. Zawsze chciałem coś takiego zrobić, ale zawsze gdzieś brakowało mi jakiejś wewnętrznej odwagi, jakiegoś takiego powera, żeby zacząć. No a dzisiaj akurat jest właśnie niedziela. Ja mam od samego rana zdjęcia, mam dzisiaj aż 3 razy zdjęcia, bo teraz jadę właśnie do Kopciowic na hałdy, gdzie zastępca burmistrza miasta Bierunia, pan Sebastian Macioł, będzie zapraszał mieszkańców i nie tylko mieszkańców do wzięcia udziału w drugim biegu Utopca, który odbywa się 1 grudnia. Później na godzinę 11 chyba 30 mam chrzest, a później jeszcze o godzinie 15 zaczynam zdjęcia, będę filmował podczas talent show. I tam dzieciaki będą śpiewały, tańczyły. Ja mam zrobić zdjęcia dla lokalnej firmy internetowej SBL Internet. Także no, działamy. Wezmę jeszcze to. Mam tutaj taki bajer. Za pomocą tego bajeru, który wpiąłem teraz na aparat, będę mógł wpiąć tutaj kamerę GoPro, a kiedy będę miał wpiętą tutaj kamerę GoPro, będę mógł pokazywać, jak robię zdjęcia, a potem będę mógł zdjęcia pokazać z aparatu. W tym przypadku zabieram obiektyw 24 mm z przysłoną 1.4, dlatego, ponieważ on bardzo ładnie maluje, tworzy bardzo ładne rozmycie tła, a takie rozmycie tła jest pożądane podczas dzisiejszego zaproszenia. No jest mega fajna pogoda, świeci słoneczko, więc sukces zdjęć jest murowany. Mam nadzieję, że wszystko fajnie się uda, bo czasu mam dość mało. O, tutaj właśnie Personal Football Training. Ten film, który właśnie leci w moim telefonie, jest mojego autorstwa. Także całkiem spoko, 4,5 tysiąca wyświetleń. Dzień dobry, cześć wam. Cześć. Heja. Hej. Hejo. Tutaj, tak żeby było tą budkę widać chyba z tyłu, no nie? Myślę, że będzie git. Sebastian, ty tutaj, bardzo blisko kamery, dobra? Tam jest aparat. Ja jeszcze ten kadr jeszcze ustawię, Sebastian, jeszcze bliżej. Dobrze, troszeczkę teraz za blisko, pół kroczku do tyłu. Nie widać, wiesz co? Już ci mówię. Jesteś tak, odtąd, dotąd. Czyli mogę tak ręce jak mam. Portret, tak. A wy dziewczyny tutaj, byście mogły tutaj. No, was nie widać w ogóle teraz, dobra? Okej. Okay. Dobra. Akcja. Cześć, tu Sebastian. Zapraszamy was 1 grudnia na drugi charytatywny bieg 5 kopców w Bieruniu. W tym roku dzięki waszemu udziałowi wesprzemy 2,5-rocznego Fabiana i dołożymy się do budowy hospicjum, które buduje Fundacja Świetlikowo w Tychach. Zapraszamy! Przebiegniemy tutaj. Nie ukrywam, że nie biegłem tej trasy już dość dawno. Marcin ze mną miał 40 Grupa pobiegła.
Sebastian zaprosił, a ja mam jeszcze taki plan, żeby wejść teraz na jedną z tych hałd, ta, która jest bliżej mnie, bliżej Kopciowic, i stamtąd zrobić zdjęcie zoomem. No właśnie tą ekipę, która pobiegła, mam nadzieję, że uda mi się zdążyć. Idziemy na tamtą hałdę. Szybka przebitka. Przy okazji pokażę wam, jak ładnie robi zdjęcia mój obiektyw Canon 70-200 w zestawieniu z Canonem EOS R. Wpinamy się tutaj. Bardzo fajnie słychać wszystkie dźwięki tutaj. Fajnie, naprawdę fajnie, że im się chce. Szacunek. Cel jest szczytny, naprawdę. Pomaganie jest bardzo fajne. Sam tym filmem staram się jakoś dołożyć małą cegiełkę do tego, żeby tych osób startujących w biegu było jak najwięcej. Mam nadzieję, że się uda zdobyć jak najwięcej środków i mały Kacper będzie mógł być zdrowy, będzie mógł cieszyć się życiem i światem, tak jak każdy zdrowy człowiek. O, pobiegli, znowu mi się gdzieś zgubili. Muszę przyszykować zmianę dress code, ponieważ nie pójdę przecież tak. Uwaga, zmiana dress code'u. No. W takim stroju mogę iść. Ja to przed wyjściem lubię sobie sprawdzić, czy na pewno wszystko jest. Przede wszystkim aparat, karta pamięci, obiektywy, przypinki, drugi aparat, wszystko jest. Dzisiaj fotografuję akurat ten chrzest w kościele, w którym już wielokrotnie fotografowałem. I szczerze przyznam, nie lubię robić zdjęć w tym kościele, ponieważ jest tam bardzo zimne światło. I to światło jest bardzo ostre, przez to tworzy na twarzach takie niewygodne dla fotografów cienie. Później przy obróbce, w związku z tym, że to światło jest zimne, też nie za bardzo mi się podoba proces tej obróbki, ale damy radę. Podciągniemy kontrasty, dodamy kolorków, będzie git. Jeszcze chciałem coś powiedzieć odnośnie fotografowania chrztów, ślubów w kościele. Jeśli o to chodzi, to robię to legalnie, ponieważ mam taki dokument. Ja ten dokument wyrobiłem sobie kiedyś 4 lata temu w Kurii Katowickiej. To jest taki dwudniowy kurs, to jest takie zaświadczenie o, tutaj jest napisane, zaświadczenie o tym, że mogę fotografować podczas ceremonii liturgicznych. No i oni na tym kursie opowiadali na temat tego, kiedy fotografować, czego nie używać, jakich sprzętów nie używać, czego nie robić, a co wolno robić. Według mnie, no kuria po prostu zgarnia za to mnóstwo pieniędzy. Jak ja robiłem ten kurs, to było nas ponad 200 osób. Od każdej osoby było zgarnięte po 250 zł. No to policzmy, jakie to są, jakie tam są fajne pieniądze, jakie fajne pieniądze kuria na tym zarabia. Z prostego rachunku ponad 40 tysięcy złotych za taki kurs. Najgorzej, bo gdybym ten papierek zgubił, to niestety to zaświadczenie, to, że zdałem kiedyś taki kurs, zaliczyłem taki kurs, to nie jest wpisane w żadnych danych systemowych ani nic, po prostu ten papier to jest wszystko, co się dostaje za zrobienie takiego zaświadczenia. Według mnie lipa. No i spoko. Mam nadzieję, że się nie spóźniłem, ale słyszę dopiero dzwonki, więc pełen luzik. Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
chcę wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej we mszy świętej. Chryste, wysłuchaj. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrze. Dobrze, rewelacja. No i gicior, część oficjalna chrztu już za mną. Czas teraz fotografować część nieoficjalną. Gdzie jest ten? Uch, część nieoficjalna za mną. Powiem szczerze, że nie wziąłem drugiej baterii do GoPro i niestety nie mogłem filmować tej nieoficjalnej części. Poza tym zrobił się straszny harmider, bo było sporo osób, a zależało nam na tym, żeby zrobić te zdjęcia przed obiadem. A teraz cięcie, wracam, kiedy będę jechał na zdjęcia numer 3. Dobra, jest za 10:15, więc nie mam za wiele czasu. Zabieram za wszystkie potrzebne migraty. To jeszcze muszę zabrać statywę i wbijam do gamy, muszę się szybko rozstawić, bo za chwilę zaczynają się pierwsze występy. A mnie tam jeszcze nie ma. Także zaraz wracam. Małe zamieszanko. Nie mogę się dostać na balkon, a potrzebuję się tam koniecznie dostać. Sala jest już pełna, więc może być ciekawie dzisiaj. Cyk. Pewniaczek. Ostatni uczestnik. Zwijamy tą imprezkę i jedziemy do domu. Muszę to pomontować jeszcze dzisiaj. Także jeszcze trochę roboty przy tym jest. Takie pani się dalej bawi. Ja mam swoją robotę do zrobienia, więc zawijamy imprezkę. Mamy to! Zrobione. Zdjęcia na dzisiaj są zrobione. Muszę teraz jechać do domu, zgrać to wszystko na komputer. A jak już to będę miał na komputerze, to muszę na to wszystko dodać loga, pociąć odpowiednio i wyrenderować do plików, które będą zdatne do publikacji w internecie, a następnie przekazać to mojej Alusi, a ona jutro zamieści cały materiał na odpowiedniej stronie. Spoko, fajna taka niedziela, dobrze kiedy jest dużo pracy, ale jak jest za dużo, to nie za dobrze. Nie lubię narzekać, ale to potrafi zmęczyć. Montaż, montaż, montaż. Ktoś tak już mówi. Chyba taki znany vloger BNT. Bardzo lubię go oglądać. To jest ten typ, co wszedł na hotel Marriott w Warszawie. Jest to kozak z niego. To taki wariat. Wariat zwariowany, słuchajcie. Dobra, póki co kończę, robię cięcie. Wrócę przy montażu. Montaż, montaż, montaż. Vlog zmontowany już dawno temu, 2 miesiące temu. Ja do niego dopiero teraz wróciłem, jest dzisiaj 16 styczeń i obejrzałem go i tak sobie myślę, że wcale nie jest taki zły. Jeżeli go obejrzeliście, to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie było nudno. Proszę, dajcie znaka, czy coś takiego jest interesujące, ciekawe. Jeśli tak, to zrobimy następnego. Jeśli nie, wydaje mi się, że robiąc go nic nie straciłem. Dzięki za obejrzenie. I w taczu jesteśmy. Siemano.